Witajcie, z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek Wiedźmina 3 Dzikiego. W tym odcinku zajmiemy się dalej zleceniami. Na początek Biała Dama, bo to jest nasz 16 level, najniższy. Tutaj musimy porozmawiać z wdową. Zobaczmy, o co chodzi dokładniej. Przychodzę w sprawie Białej Damy. Taką miałam nadzieję. Tyle to moje ogłoszenie wisi, że już wyblakło na słońcu. Jakoś mi się udało przeczytać, ale i tak potrzebuję więcej informacji. Pytajcie, ile wlezie. Na pola i tak strach chodzić, żeby nie skończyć jak Mirko i jego banda. Biała Dama straszy na polach? Tak, tu zaraz za chałupą, przy starej wieży. Ludzie mówią, że tam zamieszkała. O, coś mi się wydaje, że to może być... Południca, w końcu może trafię. Już wcześniej miała być północ, dzisiaj południca, a całkiem się okazało co innego. No ale mniejsza z tym. Tacy czterej, pijaki i nic po nie. Osuszyli parę kufli i uradzili, że jak wespą Białą Damę przechędożą, to pójdzie w cholerę. Romantycy. Ale Biała Dama widać odrzuciła ich awanse. Ciągle leżą w polu. Ludzie boją się ich chować. To jak, wybawicie nas od niej? Staramy się, no tutaj nie będę się targować. Pieniądze nie są potrzebne. To skuteczniejszą metodą niż jurny Mirko. Tak, a poza tym, nawet jeżeli by coś podnieśli cenę, no po 10 korun. Dobra, musimy 100 kroków podbiec. Koło wieży mówiła, tam jest jakaś wieża chyba. Kurde, ja w ogóle w środku nocy tutaj idę. Jest całkiem jasno. Nie zwróciłem nawet uwagi, ale to w sumie dobrze, że jest jasno. Zobaczmy, co my tutaj znajdziemy. Jakieś ognisko i sami zwłoki. Zobaczmy, zobaczył przed śmiercią, na to powie. Twardzi. Ciekawe, skąd to wieży się wystraszył. Jak jest, 6 flaszek obalili. We 3? Ciało wysuszone 4, na wiór. 3. Ślady poparzeń. Robota południcy. Skóra blada, chociaż nie stracił krwi. Tak jest. Czyli to nie wampir. Miały być 4 ciała. O, a jednak 4. Ślady są głębokie. Tutaj mamy jakieś ślady. Uciekał w panice na oślep. Dobra, podbiegnijmy w takim razie, ale tutaj nam pokazuje od razu już znacznik. Dobra, tutaj tak śmiesznie zawinął. Sobie troszeczkę skróciłem drogę. O, zobaczymy, co tutaj znajdziemy. A tak, ja tutaj już byłem, bo tutaj był ukryty schemat w tamtej wieży. I właśnie widziałem tutaj, ale nie badałem tego jeszcze. Jak jest, tak coś myślałem, że to do jakiegoś zadania będzie. I po prostu weszłem i tutaj był jeden ze schematów, już nie pamiętam dokładnie na co, ale to chyba było do zbroi kota. Coś my tutaj mamy. Zobaczmy, czy coś tutaj lady. O, jest coś. Ale teraz już nie zbadam, bo mnie zaczął, kurde, gul atakować. No kurde, trafić go nie mogę coś. Jak jest czwarte ciało. No dobra, już od razu zbadajmy je. Zobaczymy. Gule ściągnęły ciało na dół, ale to nie one go zabiły. Skóra jest nienaturalnie blada i popękana. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Unika mnie, ale jeśli zdobędę coś, co do niej należało, będzie musiała mi się ukazać. No, musimy teraz porozmawiać się z wdową o tej południcy. Już wiemy, co i jak. No, tylko musimy właśnie zdobyć, jak Geralt powiedział, jakiś przedmiot. Bo tak tutaj południce i północnice działają, że jeżeli związany z nimi przedmiot jest, to właśnie muszą się pokazać i wtedy jest walka na śmierć i życie. No, kilka już zleceń, chyba dwa były, o ile pamiętam.
na Południca i Północnicę. Wygląda na to, że ta wasza dama to Południca. Czyli bogowie, biedna Lusia. Ta Lusia miała brać ślub, prawda? Tak, rodzice przyobiecali ją kowalowi z miasta. Majętny był, prawda, ale starszy niż elfie ruiny. Lusia uciekła sprzed kobierca na pole i podcięła sobie żyły srebrnym sztylecikiem, który dostała na z rękowiny. Czekajcie, pokażę wam. No, czyżby ten sztylet był nam potrzebny, właśnie żeby ją przywołać? Rodzice Lusi nie chcieli go ani do grobu złożyć, ani sprzedać. Poprosili, żebym przechowała. Potrzebuję jakiegoś osobistego przedmiotu, żeby ją wywabić i przegnać. Ten sztylet byłby akurat. Weźcie, tylko zabijcie Lusię tak, żeby już więcej nie cierpiała. Kolejna tutaj smutna historia w wiosce. Jakich jest tutaj pełno w świecie, Wiedźmina. Każda wioska skryje swoją mroczną stronę. Jakieś tutaj tragedie, można powiedzieć. Niektóre mniejsze, niektóre większe, no ale cóż, troszkę bekowo, że tak jasno jest, kurde, w nocy. Jest prawie pierwsza, kurde, już przebiegłem. Tego ogniska tutaj muszę. Dobra, zapiszmy. W ogóle wezmę sobie olej przeciwko upiorom. Od razu założę. W ogóle, czemu ja mam zdjęty miecz? Tego ja nie wiem. Atrapa miecza. Po co mi była atrapa miecza? Nie wiem. No dobra, gdzie mamy olej przeciwko upiorom? A wampirom, istotom magicznym, trupojadom, przeklętym. Co jest? Nie mam upioru? Na upiory? Zdawało mi się, że mam. Dobra, później to sobie ogarnę. Ulice pojawią się tylko wtedy, gdy słońce jest w zenicie. Dobra, przechodzimy do medytacji. Medytujemy do południa i zobaczymy. Powinno nam się ukazać. Tak jest. Graj, muzyko. Tak jest, graj, muzyko. Dobra, weźmy sobie od razu Irden. I okej, no dawaj tutaj. Bo no ja akurat musiałem tu, kurde, uciec. Dobra, tutaj w Irdenie tutaj większych problemów nie sprawi. No i chociaż oślepiła mnie cwana bestia. No jak się tak, kurde, tutaj rozdzielam, to niestety się leczy przy okazji. A? Czyżby to już ta właściwa była? Myślałem, że dopóki ich nie zabiję, to one nie znikną. No ale tutaj zadanie na 16 level, więc większego też wyzwania nie było. Tutaj chcę właśnie troszkę więcej zrobić zleceń niż sądziłem. No tak chciałem do 20 levelu, ale stwierdziłem, że lepiej zrobić bo wszystkie, które są też na zielono, i zostawić tylko te na czerwono. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie właśnie w praniu. Zleceń co prawda nie jest dużo, ale za to zadań jest więcej. Kurde, chciałbym mieć z jednej strony wyczyszczony ten dziennik, zanim wyruszę właśnie na Skellingę, bo tam też pewnie będzie trochę misji, a nie chcę, żeby mi się tak pomieszało. Witajcie, mistrzu! Po problemie. Możecie wrócić na pole. Dziękuję. Proszę, to pieniądze. I niech wam się szczęści. Okej, zadanie zakończone. Weźmy w takim razie kolejne zlecenie wiedźmińskie, gdzie tu mamy. Czyli teraz najniższy level zlecenia to jest 20. To weźmy w takim razie, aby spróbujmy je wykonać. Gdzie tu tylko jest jakiś znacznik szybkiej podróży. Tu chyba będzie najbliżej. No to lecimy w takim razie szybko, żeby nie tracić zbytnio czasu. I spróbuję sobie wykonać, porozmawiać z myśliwym. Tajemnicze ślady, no nic mi to za bardzo nie mówi.
Pewnie tutaj myśliwy nam coś powie. A może w tym w opisie zadania coś by tam było napisane dokładniej, ale już nie chce mi się tracić czasu i czytać. A bądź, z rozmowy wyniknie tyle samo praktycznie. A i tak będziemy musieli z nim porozmawiać, więc po co tutaj teraz to czytać. Zaraz zobaczymy, gdzie ten myśliwy. Co jest? Jeszcze jakieś zadania, proszę. No ja tu na pewno byłem. W boju, grasanty, kurwie syny! Słyszałeś? Wynoś się, mutancie zatracony! Co takiego zrobili ci wiedźmini? Co zrobili? Przyszedł jeden taki, dwa dni żarł u nas, bo się namyślał i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. W takim razie czego chciał, jeśli nie pieniędzy? Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. A ledwo się za nim drzwi zamknęły, moja dziewka wryk. Pytam, czemu płacze, a ona... No, nie zdzierżę, utłukę sukinsyna. Opowiadajcie dalej. Ćwiczy głupia, że biednego wiedźmina potwór ukatrupi. I o niego taki ryk? No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart? Właśnie, wiedźmini są bezpodnie, ale chyba chodziło bardziej o dziecko niespodziankę tutaj. Jeśli to był prawdziwy wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom, dopiero by się was namnożyło. Ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać. A żeby mu trupojad flaki wypruł, jebace. Ale mamy, widać, jakieś zadanie, ale na razie to zostawimy. Już pogadałem, żeby zebrać po prostu ten znacznik, a tutaj z kim mamy pogadać z myśliwym, żeby to ten. Jak polazłem? Tak? Przychodzę w sprawie zlecenia. Wiecie, co to za potwór? Musisz strasznie wielki, bo tużin wilków utłukł. Wypruł z nich flaki, ale wszystkiego nie zeżarł. Znaczy, ze złości zabija. I ryczy, i wyje po nocach, że strach. Nikt się do lasu pójść nie odważy, choć głodno we wsi. Zajmę się tym. To nam się poszczęściło, żeście do nas zaszli. Powodzenia! Dobra, ale gdzie dokładnie to trzeba iść? Gdzieś w tą stronę. Ale za wiele nam tutaj, kurde, nie powiedział, tylko że prawdopodobnie duży potwór i silny. No w sumie my tutaj tuzin wilków też bez problemu rozwalimy. Też dla samej przyjemności, żeby się po prostu odczepili od nas. No ale już nie czepiajmy się szczegółów. Przeszukajmy w takim razie, co my tutaj mamy. Potwór wybił całą watachę. O, Geralt, ty też byś potrafił. Naprawdę duża sztuka. Podążanie za śladami teraz się nam uodpaliło. Okej, tutaj coś mi się niedobrego stało i wywaliło mi wiedźmina do pulpita. No i przerwało się nagrywanie, ale dobra, jesteśmy już z powrotem. Idziemy dalej z tymi, kurde, śladami, gdzie one tutaj prowadzą. Gdzieś tu zaraz powinna być chyba jakaś jaskinia, coś mi się zdaje. No chociaż, kurde, chyba że ja mam to zbadać po prostu. A nie, on wspiął się na drzewo, dobra. Zobaczmy. Zostawił sporo futra, ocierając się o pień. Zapach dalej się utrzymuje. Dobra, czyli tym razem z zapachem musimy iść. Sprytnie. Żeby nie iść cały czas za śladami, tutaj twórcy zrobili takie coś, żeby iść za zapachem. Dobra, chociaż wolę za śladami z tej strony iść. No, zapach nie lasek dziwnie potrafi zniknąć. A tutaj coś jeszcze mamy. Co to? Suchnąć jak gówno biesa. Ta, stare i zasuszone. Czyli bestia jest tu już od jakiegoś czasu. Co to jest gówno biesa?
Muszę znaleźć inną drogę. No proszę, jakąś jaskinię mamy tam. Czyli jakąś inną drogą trzeba wejść. Założę się, że trzeba wejść na górę. I jakoś albo od góry, albo z drugiej strony tego wzniesienia tutaj wejść. No ale pewnie będzie znacznik jaskini. Prawdopodobnie. Tutaj nic na razie nie ma. Chyba że z góry mam jakoś zeskoczyć. Dam radę. Czy raczej... Gdzie to w ogóle jest? A, bo jeszcze spadnę i się zabiję. Dam radę jakoś tu zeskoczyć. Tak jest. To widzimy się za chwilę. Okej, tutaj zaraz obok tego drzewa nie zauważyłem, mamy taką jakby dziurę. Ja tutaj zapiszę i tutaj jest wejście. Skakujemy, pewnie woda jakaś będzie. Albo i nie woda. Wydawało mi się, że będzie coś wyżej. Większa wysokość. O, proszę. Zginął niedawno. Ciekawe, co go załatwiło. No, czyli jednak z BS-em nie będziemy walczyć. Strzępki pokrwawionego futra. Ten drugi miał inne umaszczenie. Ciekawe. Inny trop. Ślady są za małe jak na biesa. Czyli coś mniejszego od biesa pokonało biesa. Teraz się okaże, co to będzie. No, Geralt, badaj mnie, no to. To jego ślady. Stoczył długą walkę. Oba straciły sporo krwi. To musiał być czart. Pewnie rywalizował z biesem o terytorium. Trzeba będzie go tu zwabić. Dobra, teraz musimy jakoś to zwabić. Tego czarta. Ja ten tutaj się nie zabiję. Lepiej zapiszmy grę. No. Dobra, udało się. Zdobądź łajno biesa, żeby zrobić przynętę. Szkoda, że nie są świeższe, ale wystarczy na wykonanie wabików. Dobra, bierzmy to. Przygotuj przynętę na podstawie receptury alchemicznej. Okej, tylko jak to się... Czy ja to będę mieć... Kurde, ciągle te głupie powiadomienia mi tu wyskakują. Mimo tego, że już wyskakiwały, a nie powinny chyba tak, tyle razy wyskakiwać. Rozlej przynajmniej to wokół wzgórza. Okej. Dobra, muszę sobie to jeszcze dodać. Gdzie my tu mamy całą przynętę na czarta? To jest Everloose. Może w fabularnych? Tak jest. Przynętę na czarta. Bierzmy w takim razie, wybierajmy ją i idziemy rozlewać. No. Dobra. Rozlewamy kubkę. Zrobione. To powinno go tutaj zwabić. A tu muszę przynajmniej w czterech miejscach. No dobra. No rozlewaj, Geralt. Z zaschniętego łajna zrobił sraczkę. Tak jest. Nie patrzyłem w ogóle, co mi tam za składnik jeszcze brał do wytworzenia tego. Tej całej przynęty, ale tak dziwnie się leje teraz. Ale nie będę może o tym gadać, bo to może jest nie do końca takie przyjemne. Nawet z 5 mil. No, mam taką nadzieję, bo chcę się wreszcie z nim rozprawić i mieć to z głowy. Na pewno się zjawi. Wystarczy poczekać w jaskini. Dobra, no to lecimy w takim razie do jaskini i będziemy czekać na tego czarta. Pewnie mi samo to przewinie czas. Bum! No, zapiszmy grę. Regeneracja żywotności przy okazji. O kurde! To jest ten czart? Jak to mówią bandyci z Velen, zrobi z ciebie szczątki.
Jak jest, kurde. Jest większy od Biesa. Co Geralt mówił, że jest, kurde, mniejszy. Dobra, muszę zobaczyć, jak w ogóle z tym czymś walczyć. Wow, na pewno nie tak. No szybko odskakuj, Geralt. Ale nie to. Dobra, po ataku można go tutaj pociachać. Chociaż w sumie nie do końca. The Quen coś tutaj nie za bardzo daje sobie radę, powiem szczerze. Ale weźmy inni. Pal się. Kurde, kurde. Myślę, że on będzie płonąć dłużej. Chciałem szybko doskoczyć. Co on się zbugował? Ajajaj. Na szczęście dużo mi tutaj nie zrobił. Obrażeń tym razem. Dobra, wezmę sobie zwykłą regenerację żywotności. On się leczy. Kurde, jeszcze go nie trafiłem, no. Szlak by to trafił. Nie powiem, ten przeciwnik już jest dużo silniejszy od tych poprzednich ze zleceń. No bądź już teraz robię zlecenia na 20 level, czyli taki jaki ja sam mam. Dobra, użyjmy teraz Igni, tylko żeby go trafić. Proszę bardzo. Ale dużo tutaj już mu nie zostało życia. Aj, kurde. Uniki, uniki. Dobra, teraz spróbujmy go pociachać. No ja weźmy jeszcze raz jaskółkę. No i tak, wow. No i tak rzadko używam jaskółki, więc przyda się tutaj trochę zużyć. Zwłaszcza, że już wyzwanie jako tako jest. Kurde mol. Szybki jest dosyć. Mędział jeden. No to ci czart, kurde. Myślałem, że coś będzie, no powiedzmy, niewiele większe od mydlaka czy coś. A tutaj, kurde, czart, kurde, większy od Biesa. Nie wiem, czemu Geralt powiedział, że jest mniejszy. Dobra, uniki. Ciach, igni. Pal się, hehe. No już powinien spłonąć do końca, tak jest. Nie pamiętam, tutaj było dosyć ciężej już niż w przypadku wcześniejszych tutaj potworów ze zleceń. Dobra, weźmy sobie trofeum, zobaczymy jeszcze co to za mieczyk, chociaż wątpię, żebym wymieniał. Tutaj ze szkoły kota zamierzam nosić i ulepszać, ewentualnie szkołę wilka, jeżeli tam zdobędę składniki. No, jest gorszy, 32, przebicie pancerza. No zostawiam ten mój. Dobra, tutaj zrobię cięcie i widzimy się już na miejscu, gdzie odbierzemy nagrodę za czarta. Okej, jesteśmy już u tego myśliwego. Pozbyłem się czarta, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z Biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Czart i Bies. Co to? Potwory się zmówiły na naszą wioskę? Myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się jeszcze po drodze. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. Dziękuję. Bywaj. Okej, i kolejne zlecenie zakończone. W następnym odcinku jeszcze może ze dwa zlecenia zrobimy. Zobaczę sobie jeszcze na szybko tutaj, jakie to zostały. 24, 23. Zrobimy sobie ten na 22 level, 23 i na razie sobie odpuścimy te zlecenia, aż nie wrócę tutaj ze Skellige. Jeszcze zobaczymy jeszcze, jak to na Skellige będzie. No bądź co bądź, na razie wolę wykonywać misje, które są na niższy poziom, bo później, kurde, expa nie będę dostawać, a tak czy inaczej chcę je zrobić, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.